Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości suwerennej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznę od cytatu z premiera. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. To nawiązanie do filmu pana Sylwestra Wardęgi, który ujawnił możliwe przypadki pedofilii wśród popularnych polskich youtuberów. No, można odnieść, panie ministrze, wrażenie, że państwo do tej pory nie robiło wszystkiego. No, wystarczy spojrzeć na komisję do spraw pedofilii. Teraz się obudził premier, że trzeba walczyć z problemem? No, wystarczy obejrzeć film pana Wardęgi, bo w tym filmie on wskazuje, że przez wiele lat środowisko samo, jest częścią tego środowiska, pewne pogłoski słyszało, ale nikt nie miał dowodów. A prokuratura nie strzała o tych pogłoskach i inne służby? No, przede wszystkim ktoś musi dać sygnał, a pan Wardęga, będąc w środowisku, i to w tym filmie jasno mówi, że była zmowa milczenia wobec tego. Więc skoro była zmowa milczenia, no nikt nie złożył tego do prokuratury po prostu. Natomiast skoro te informacje zostały ujawnione, prokuratora będzie musiała to wyjaśnić. Minister Cieplucha wczoraj sporządził w oparciu o ten film zawiadomienie do prokuratury krajowej. O 10:00 organizujemy z panem ministrem Ziobro, z panem ministrem Cieplucho konferencję prasową, na której poinformujemy również o tym, w jaki sposób pan minister poinformuje o tym, w jaki sposób chce się tą sprawą zająć, bo rzeczywiście sprawa bulwersuje miliony Polaków, nie tylko młodych ludzi, ale ich rodziców również. Resort Sprawiedliwości tą sprawą zajmie. To oczywiście pan minister jako prokurator generalny przekaże informacje, ale niewątpliwie ta sprawa i inne, które pojawiły się w ostatnim czasie, bo tam... Bo tak to jest wysyp teraz, tak? Teraz właśnie widziałem przed programem chwilę, jeśli jedna osoba zdecydowała się mówić, komuś zaufała, to zwykle działa, to potem kolejne jakby przełamują się i również zaczynają mówić, przekazując jakieś swoje dowody, więc to musi być wyjaśnione, ponieważ tu chodzi o... jest wiele warstw w tej sprawie. Pierwsza warstwa to oczywiście osoby pokrzywdzone, które jak wynika przez lata, to mam siły w sobie, to poczucie skrzywdzenia przez sławne osoby z YouTube'a. Z drugiej strony mówimy o osobach, które są idolami dzieci, nastolatków, a przecież rodzice chcieliby mieć pewność, co ich dzieci robią w internecie, przede wszystkim z kim nawiązują tam znajomości, i to też z pewnością niepokoi miliony rodziców ta sprawa, dlatego ona musi być wyjaśniona, a dzisiaj pan minister poinformuje o tym, w jaki sposób do tej sprawy planuje prokuratura podejść. A to będzie jakiś specjalny zespół prokuratorów? Panie redaktorze, no to nie są jakby moje decyzje, natomiast wiem, że tego rodzaju działania będą podjęte, bo muszą być podjęte. Ja sam byłem zszokowany, jak oglądałem ten film, i jestem głęboko nim poruszony. I też chciałbym, żeby przede wszystkim zweryfikowano wszystkie informacje i jeśli faktycznie do tych wszystkich zdarzeń doszło, to żeby winni zostali postawieni przed sądem i surowo ukarani. No teraz, jak się okazuje, doszło do wielu innych także zdarzeń, równie albo i nawet bardziej szokujących, bo dzisiaj jeszcze, jak mówię, widziałem takie nagrania, no, które sugerują kolejne przypadki. Jedna ze spraw ma rzekomo być przed sądem. Też czytałem taką sprawę, że właśnie jedna sprawa rzeczywiście została zgłoszona i jest w sądzie. To też trzeba... Właśnie chciałbym zwrócić uwagę w tym kontekście, o którym pan pytał. Gdzie było państwo, tak? No to panie ministrze, ale jeżeli chodzi jeszcze o państwo, to Donald Tusk, przewodniczący Platformy, wczoraj zwrócił uwagę na Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Komisja okazała się fikcją, tak mówi Donald Tusk. No i trudno mu nie przyznać racji, jak weźmiemy pod uwagę to, że ona od pół roku w zasadzie nie pracuje, jest sparaliżowana, bo nie ma przewodniczącego, przewodniczący zrezygnował, nie wybraliście przewodniczącego, nie uzupełniliście jej składu, bo tam brakuje dwóch spośród siedmiu członków komisji. Dlaczego od tylu miesięcy nie mieliście okazji, żeby tego zrobić? Ja się tym problemem nie zajmowałem, jeśli chodzi o uzupełnienie składu komisji. Natomiast jako członek tego obozu też pan minister powiedział, że kończy się kadencja. Niemniej to czy ta komisja... Dyskusja o tej komisji w świetle tej sprawy jest marginalna, zbędna. Ona się miała starymi sprawami bardziej zajmować. Ona miała weryfikować działania organów w przeszłości. Chodzi o problem pedofilii, do niego poważne podejście. Tak? Nie takie akcyjne, jest medialna sprawa, wtedy wszyscy stają na baczność i mówią, czego to nie będą robić. Tylko jest komisja, która miała badać takie przypadki, zamknięte już, odgrzebywać stare historie i ukarać winnych,
ale na tym wam w ogóle nie zależało, skoro przez pół roku ta komisja no, w ogóle nie mogła działać. Czy myślę przede wszystkim, że nie jest istotą tej sprawy to, jak pracuje ta komisja, bo ona ma trochę inne zadania. Ale czy to nie pokazuje po prostu podejścia do problemu? Nie. Że jak jest medialne wydarzenie, to powołana też była komisja też po medialnym wydarzeniu przecież, panie ministrze. Nie. Zaostrzenie kar za przestępstwa natury seksualnej, co jest niewątpliwym sukcesem ministra Ziobro, który od wielu lat zmierzał do zaostrzenia kodeksu karnego i w tym zakresie znacząco zostały zaostrzone kary, te dolne przede wszystkim. Dolne, ale jak pan widzi, to nie wystarcza. Bo one są problemem. Po tym ostatnim ujawnieniu historii, że zaostrzenie kodeksu karnego to nie wszystko, prawda? Nie, no, to nie mówimy, powstrzymuje patologii. Dlaczego? Mówimy przecież o zdarzeniach, które miały miejsce kilka lat temu, a dzisiaj są ujawniane informacje. Natomiast zaostrzenie ma też służyć temu, żeby dolne kary były surowsze. I wydaje mi się, że jeśli sądy zaczną surowiej karać w tych dolnych granicach, nie będą wybierały tych dolnych opcji, tylko górne, to wówczas ta funkcja prawa karnego będzie działać. Natomiast w tej sprawie teraz liczy się to, czy odpowiednie organy, a do takich należy w tym przypadku prokuratura, sprawnie zweryfikują pojawiające się publikacje, doprowadzą, podejmą działania, żeby potencjalne kolejne osoby pokrzywdzone zdecydowały się złożyć zeznania, zgłosić się do prokuratury, a następnie, jeśli faktycznie do tych zdarzeń dochodziło, a wydaje się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że no, nikt nie zarzuca fałszerstw panu Wardędze od dwóch dni. No tak, raczej przepraszają, kajają się różne osoby, fałszerstwa tych materiałów z komunikatorów. Zatem w mojej ocenie tutaj no, należy surową odpowiedzialność wymierzyć. Panie ministrze, a wówczas komisja będzie mogła przyglądać się pracy prokuratury i mam nadzieję, że będzie to w kolejnej kadencji robić i niezwłocznie po wyborach skład tej komisji uzupełnimy. Okej, kara niewinnych to jedno, ale zauważa pan jakiś systemowy problem, jeżeli chodzi o właśnie internet, kto jest idolem dzieci, jaki mają dostęp ci idole dzieci dzięki... Znaczy problem jest, panie redaktorze, dotknął pan słusznej jakby słusznej części tego problemu. Przecież rodzice, ja mam też dzieci, ale troszkę jeszcze mniejsze, nie korzystają z mediów społecznościowych i to jeszcze kilka lat, ale chodzi o to, że rodzice nastolatków z pewnością w takich publikacjach obawiają się, z kim ich dzieci mają kontakt w internecie, komu, kto jest ich idolem, jak postępują ich idolowie. To są naprawdę teraz wyzwania dla wielu obszarów naszego państwa, od szkół, poczynając poprzez jakby też jakąś dyskusję publiczną i tworzenie pewnych schematów norm społecznych w tym obszarze. Panie ministrze, to teraz jeszcze... Wydaje mi się, że powinniśmy odpowiedzialnie jako całe społeczeństwo do tego pojść, bo to ta sprawa nie ma poglądów barw politycznych. Ta sprawa może dotknąć każdego rodzica, każdego dziecka. No tak, tylko że to, panie ministrze, tak wygląda, że pamiętam też chociażby... Przecież nie możemy zakazać dostępu do internetu dzieciom. Nie, ale w kwestii mediów społecznościowych to już jakieś regulacje mogą się pojawić, albo na przykład telefony w szkołach, to różne rzeczy mogą jeszcze, panie ministrze, przestrzeń spora jest do regulowania takich obszarów. Też na pamiętam, że Prawo i Sprawiedliwość przymierzało się, panie ministrze, do kwestii dostępu do pornografii. Też, jeżeli mi wiadomo, nic się z tym nie wydarzyło. Czy się coś wydarzyło? Chyba nie. No, była ta ustawa, nie znam losów tej ustawy. Była przygotowana ustawa, ale nie znam jej losów, przepraszam, panie ministrze. Życie nie weszło, panie ministrze, chyba. Chyba nie ma takich przepisów, które by to regulowały. To teraz druga sprawa. Jeszcze w środę, wczoraj w Dubaju zatrzymano Sebastiana M., poszukiwanego listem gończym kierowcę BMW, który miał uczestniczyć w śmiertelnym wypadku na A1 w połowie września. Czy to jest, panie ministrze, naprawienie błędów służb wcześniejszych? To, czy służby popełniły błąd na początku, w pierwszych dniach, będzie z pewnością przedmiotem oceny. Natomiast musimy mieć świadomość... A teraz wydajesz panu ministrowi, że to musimy mieć świadomość w tej sprawie, że chociażby policja czy prokuratura na miejscu nie wiedziały, nie miały nagrania wideo, które my widzieliśmy w internecie, więc z perspektywy kilku dni trochę nam łatwiej, obserwując te ustalenia. Jeśli ktoś publikuje w internecie jakiś film, to wszyscy widzimy, a tego filmu nie widzi na początku prokurator czy policja, no to musimy mieć świadomość tego, jaki materiał był dostępny na miejscu. Natomiast niezależnie od tego, to musi być sprawdzone, czy jakie były działania służb na miejscu, ponieważ oczywistym jest, że powinniśmy uniknąć sytuacji. Lepiej byłoby, żeby sytuacja, w której ktoś
podejrzany próbuje uciec, trzeba go namierzać poza granicami kraju. Natomiast to jest sprawa o tyle wyjątkowa, tragiczna, że szybko stała się przedmiotem ogromnej debaty publicznej. Jasne. Inaczej niż szereg innych wypadków drogowych, w których również giną niestety ludzie. Natomiast nie zawsze to jest istotne jest to... Taka prędkość, takie... Oczywiście, tak oczywiście to jest kilka powodów, dla których szokująca sprawa stała się medialna. Oczywiście, że tak, ja sam po prostu... Ciężko mi w ogóle nie zrozumieć, ale chcę panie redaktorze odpowiedzieć jakby do końca, bo w tej sprawie ważne jest to, że służby od początku, kiedy jeszcze prokuratura pozyskiwała finalne dowody dotyczące ustalenia prędkości samochodu, wiedziały, że ten pan próbuje uciekać z Polski, jakby trzymały pieczę nad nim, nawet poza polskimi granicami, mimo że to nie było przedmiotem debaty publicznej wówczas, to było jakby nieznane opinii publicznej. I kiedy on zaczął uciekać, to był krok za nim i my go bardzo szybko namierzyliśmy. A niektórzy wątpili w to, że polskie Niemcy, państwo jest w stanie... Przecież tutaj wszystkie mechanizmy zadziałały bardzo sprawnie. My już jako państwo w sobotę wiedzieliśmy, że on tam jest i to było kwestią czasu, że po prostu zostanie zatrzymany. Oczywiście o tym też nie były przekazywane informacje, dopóki do zatrzymania nie doszło, ponieważ realizował to służby innego państwa. Więc tutaj uważam, że w tej sprawie koordynacja działań służb, dyplomacji, prokuratury była na najwyższym poziomie, dzięki czemu ten człowiek został ujęty. No najważniejsze, że jest zatrzymany Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej dyskusji. Za chwilę internetowa dogrywka. Zapraszam tych, którzy mogą przenieść się razem z nami do internetu. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie ministrze, o Sebastianie M. teraz rozmawialiśmy, który został ujęty w Dubaju. Wiadomo, kiedy on może trafić do Polski? Pan minister Ziobro już wczoraj podpisał wniosek ekstradycyjny. Teraz zgodnie z umową, którą zawaliśmy niedawno z Emiratami, bo weszła w życie w czerwcu tego roku. Wniosek ekstradycyjny sprawdzi po przekazaniu oczywiście drogą dyplomatyczną dokumentu, bo my już wysłaliśmy elektronicznie. To jest przyspieszenie właśnie tych procedur dzięki tej umowie. Następnie sąd emiracki sprawdzi prawidłowość formalną tego wniosku, a następnie decyzję o ekstradycji podejmie minister sprawiedliwości państwa emirackiego, więc... Ale tak z doświadczenia, praktyki, to panie ministrze, to jest perspektywa... No to jest jakby zależy od państwa, które będzie rozpatrywało sprawę. No liczymy, że oczywiście stanie się to niezwłocznie. Te dni, tygodni? No nie chcę odpowiadać za proces decyzyjny w innym państwie, natomiast najważniejsze jest to, że ta umowa reguluje na przykład konkretne kroki, daje jakieś terminy. Po prostu pytam, czy coś tutaj możemy powiedzieć o harmonogramie tych działań? No myślę, że to jest kwestia kilkunastu dni do kilku tygodni. Okej. Panie ministrze, bliscy zmarłych, no bo to nie jedna osoba niestety, tylko rodzina chcą, by czyn popełniony przez 32-latka uznać za zabójstwo. No przede wszystkim wcale nie jestem zaskoczony tego rodzaju propozycją pełnomocnika rodziny pokrzywdzonych z tego powodu, że ja sam strasznie widzę te nagrania, ja jestem sam poruszony osobiście. Mhm. I też przecież miliony Polaków właśnie z rodzinami, z dziećmi porusza się drogami w Polsce i nie chcemy zaglądać co chwilę w lusterka, patrząc, czy jakiś wariat na mnie wyskoczy z lusterka i doprowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która może się skończyć również śmiercią. Zatem w mojej ocenie, skoro ja jako kierowca wiem, że muszę uważać, bo ktoś może mi coś zrobić na drodze bez mojej winy, no to taki kierowca, który tak pędzi, ma świadomość tego, że może tę krzywdę komuś wyrządzić. Dlatego też ja osobiście, nie wiem jaka będzie decyzja prokuratora, podkreślam, że to jest moja osobista opinia, w świetle tego nagrania, które zostało udostępnione, jeśli faktycznie ten samochód, ta kija skręcała, ten kierowca uderzył bezpośrednio w ten samochód, to ja uważam, że tak,
że to powinno być zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że niestety, ale sądy bardzo ostrożnie podchodzą do tego typu kwalifikacji. Ale to prokuratura na początku, jak rozumiem. Tak, ale prokuratura będzie stawiała, będzie musiał prokurator uzasadnić, przeprowadzić właśnie taki logiczny wywód, dlaczego się ten kierowca liczył z tym, że może kogoś zabić swoim postępowaniem. To jest takie doktrynalne, można powiedzieć, również elementy wywodów i rodzaju dowodów, które będzie musiał sporządzić prokurator, ale ja osobiście uważam, że ta sytuacja powinna być tak zakwalifikowana, ale no, prokurator będzie wiedział więcej, bo ma materiał dowodowy. Panie ministrze, to jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do... Po prostu nie chcę, żeby miliony Polaków, którzy jeżdżą po drodze, bali się wariatów na drogach, bandytów na drogach. I dlatego też mam nadzieję, że w tej sprawie będzie wymierzona surowa odpowiedzialność. Panie ministrze, jeszcze chciałbym, żebyśmy do internetu YouTube'a wrócili i tych najnowszych informacji z ostatnich dni. Panie ministrze, kiedyś chyba to była taka figura retoryczna Donalda Tuska w kontekście kibiców, takie idziemy po was, takich słów użył chyba wtedy premier Donald Tusk. Czy teraz Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura do YouTube'owych patocelebrytów taki komunikat wyszle? Idziecie po nich? No, my tego rodzaju retoryki nie uprawiamy. Natomiast jeśli jest poważna sprawa, która budzi wątpliwości opinii publicznej, po prostu gwarantujemy, że nasze państwo w sposób profesjonalny wyjaśni te wszystkie wątpliwości, te doniesienia, a jeśli się one potwierdzą, to osoby, które dopuściły się czynów niezgodnych z prawem, będą surowo ukarane. Przynajmniej polskie państwo w tym zakresie, za które parlament czy rząd odpowiada, będzie do tego zmierzało. A to celebryci będą siedzieć? Ci, którzy popełniają przestępstwa, powinni siedzieć, tak. Panie ministrze. Jestem przekonany, że te sprawy będą bardzo sprawnie, wnikliwie, na najwyższym profesjonalnym szczeblu wyjaśnione, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy rodzic chce mieć pewność, że jego dziecko, korzystając z internetu, jest bezpieczne. No, do takiej pewności, panie ministrze, myślę, że nie, w sensie, nie może rodzic podchodzić tak do sprawy, że może mieć kiedykolwiek pewność, że jest bezpieczne w internecie. Oczywiście ma pan rację, pewność w rozumieniu 100%, nigdy jej nie ma, ale, zwiększenie zaufania do tego, że ci, którzy mają jakieś złe zamiary, będą się powstrzymywać od ich realizacji dzięki temu, że państwo skutecznie będzie egzekwować prawo, to jest nasze zadanie jako państwa. Rodzicom, panie ministrze, inny komunikat wysłał raczej. Nie miejcie zaufania do tego, co robią wasze dzieci i z kim się komunikują w internecie, niż dzięki państwu miejcie 100% zaufania, bo to żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować ani 100, ani 80, ani 50%. Zgadzam się, może po prostu użyłem złego sformułowania. Zdecydowanie ta sprawa pokazuje, ma pan rację, pokazuje, że należy mieć ograniczone zaufanie do tego, jak dzieci korzystały z internetu, bo bardzo łatwo właśnie wpaść. Ta sprawa pokazuje bardzo nieodpowiednie towarzystwo. Panie ministrze, to jeszcze o marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego chciałem zapytać, bo jak pisze Salon 24 piórem Marcina Dobskiego, pojawił się kolejny wniosek prokuratury do Senatu o uchylenie immunitetu panu marszałkowi. No taki dziwny czas na wniosek o uchylenie immunitetu. No przecież już nie będzie posiedzenia Senatu. Jak miałoby się to dokonać? Przede wszystkim pan marszałek ubiega się po raz kolejny o mandat. Jest cały czas marszałkiem, wygłasza orędzia, a senatorowie, jego wspierający, w sposób krytyczny wypowiadali się o dotychczasowych ustaleniach prokuratury. Zatem nie powinno dziwić, że prokuratura jednak konsekwentnie sprawę prowadzi. I powinniśmy raczej zastanowić się, jak to możliwe, że jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, jeden z najbliższych kolegów Donalda Tuska, sprawuje urząd marszałka Sejmu. Gdzie on tam kolega Donalda Tuska? Nie, jest kolega, skoro jest marszałkiem. No, nie, no tak politycznie, ale... Ja nie zaglądam ich, co robią poza kamerami, no ale są bliskimi współpracownikami politycznymi. I chodzi o to, że jak donoszą media, bo nie wiem, czy to jest oficjalny komunikat prokuratury, to ponad 200 osób złożyło zeznania. 200 osób, panie redaktorze, jeśli 200 osób mówi, ten człowiek bierze łapówki,
a koledzy go kryją, żeby sprawa nie mogła trafić do sądu w ogóle, to pokazuje w pełnej krasie doktrynę tak zwaną Neumana do partii Donalda Tuska. A jak wiemy doskonale, na szczycie Platformy Obywatelskiej korupcja według prokuratury ściele się gęsto. Nowak, Karpiński, no najbliżsi ludzie Tuska. No to Grodzki, Gawłowski. 15 lat temu. No ale w różnym, jak widać, w różnym czasie, ale jakoś kleju z tych lepkich rączek zmyć nie umieją. A jeżeli chodzi o mówiąc z takim porównaniem, odnosząc się do ustaleń prokuratury, a w tej sprawie właśnie najbardziej bulwersujące jest to, że tak ważna osoba, tak ważna figura w Platformie Obywatelskiej boi się po prostu skonfrontować z tak dużą grupą ludzi, która pod rygorem odpowiedzialności karnej wskazuje, że wpłacało na jakąś fundację, z której Grodzki miał dostawać pieniądze, żeby ich rodzina była leczona. Przecież to jest najbardziej ordynarny rodzaj łapownictwa, który niestety wiemy przez kilkanaście lat był najbardziej bulwersującym takim rodzajem korupcji, który dotykał Polaków. I dlatego też oczekuję od Tuska, Grodzkiego, że po prostu oni powiedzą wprost, tak, stawię się przed sądem, tak, rezygnuję z immunitetu. A mówił to Sebastian Przecież Kaleta. Przecież Grodzki mógłby zrezygnować z immunitetu. No jak każdy z immunitetu może zrezygnować. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu ministrowi za dziękuję rozmowę. Bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.